Witam serdecznie. Zobaczymy partię z wielkiego turnieju w Sanremo. Tak można powiedzieć. Druga młodość Akibi Rubinsteina. Jego przeciwnikiem jest Szwajcar. Czy Włoch nawet, Massimiliano Romi. Nawet Włoch można powiedzieć Romi. Startował w Olimpiadzie w 1935 roku w Warszawie. Rubinstein grał białymi. Partia taka, chyba Rubinstein psychologicznie dostosował się do klasy przeciwnika. Tu panowała teoria, że psychologii w szachach Rubinsteina mało warto. A tu proszę. Obrona słowiańska i taki ruch, który ja zalecam. Spokojne, spokojne. Skoczek F6, skoczek C3. E6 i tu Rubinstein zagrał F4. Ruch dziwny, ruch uznawany za słaby, ale Rubinstein go zabrał. Co ciekawe, z polskiej czołówki grywał go arcymistrz Robert Kępiński. Pozdrawiam arcymistrza. Arcymistrzów zawsze trzeba pozdrawiać. Arcymistrz Kępiński startował też w Mistrzostwach Świata w Warszawie w 1991 roku. Skoczek F3. Skoczek E4. Widzimy, czarny se naskoczył. A jak se co czarny naskoczył, to stracił tempko. Goniec z D2. Trzeci ruch konisiem. Stracił kolejne tempko i nagle Rubinsteinowi zniknął trupowaty czarnopolowy goniec. A piony stoją na czarnych. A goniec na C8. Trupowaty. Trzeba uważać na to słowo, dzieci go nie znają. Teraz zakres słów jest węższy. Przechodzimy na angielskojęzyczne, anglosaskojęzyczne, że tam są specjalne wydawnictwa, gazety, które nie używają słów dłuższych niż pięcioliterowe. To wtedy człowiek się porozumie. Bara, bara, riki, tiki, jak to mówią. I proszę, uderzenie w centrum E4. Pion chce iść na E5. Jak pójdzie na E5, będzie źle. Będzie przypadkiem zrealizowany słynny plan Michała Mojżeszowicza Botwinnika. No i mamy normalną słowiańską z pionkiem na F4, który nie wiadomo co tam robi, ale poprawił se gońca. Jak teraz przyjrzymy, ktoś mnie pyta, co to są słabe pola. Słabe pola to są pola, których nie może skontrolować pion. Na przykład pole E4. Jest to słabe pole w obozie białych. Takim słabym polem jest również to pole, ale są te słabe pola typu o takie, na których może utwierdzić się figura przeciwnika, wzmocnić C5. Proszę bardzo, Rubinstein w 30 roku gra tak, jak współcześnie gra się w obronie w partii katalońskiej. Murujemy gońca. Goniec D3. Pion D4 jest odstały, ale jak koniś se skoczy na D6, jak tamto. Tutaj ta mysz, te myszy harcują. Nie mam kota, muszę sobie kupić kota. Jak będę miał kota, to te myszy nie będą tak harcować. Goniec D7. No ci co pytali, chyba mają rację, chyba rzeczywiście jest jakiś zakaz tych partii radzieckich mistrzów świata. No, tu mamy partię Rubinstein-Romi. Roszadka.
Roszatko, zrobimy teraz coś, co się nazywa oceną pozycji. Będziemy tak od czasu do czasu robić. Białe kontrolują pole E5. Zajmują pole D4. Oceniamy centrum. Czarne kontrolują pole D5. Pole E4 jest wspólne ze wskazaniem na białe. Przewaga białych, taka średnia przewaga białych. Trochę większa niż mała, trochę mniejsza niż średnia, bo zajmę to tak liczymy matematycznie. Dobra, no to teraz silne i słabe pola i punkty. No to pokazujemy ty. Dużo tego jest. W obozie białych mniej. Najbardziej to jest to. I to jest przewaga białych. Następny element pozycji, bo mają dużo mniej słabych pól. Następny element pozycji, otwarte linie i przekątne. Otwartych linii jako takich czystych nie ma. Jest półotwarta linia D i ona stanowi niepokój białych. Ale jest to mały niepokój, otwarta linia D. A białe mają półotwartą, otwartą linię E. My to mówimy na to, że to jest linia otwarta. Przekątne, no tutaj, o. Czyli w półotwartych liniach i mniej więcej równo w przekątnych ten goniec jest lepszy. I ten hetman jest lepszy. Jak pion pójdzie na F5, to jeszcze będzie skakał tam. Znowu jest przewaga białych. Znowu jest przewaga białych. Aktywność figur. Porównujemy figury podobne. Wieże stoją tak samo. Łatwo. Skoczki mniej więcej tak samo. Hetman biały lepszy od czarnego hetmana. Widzimy, że jest aktywniejszy. No i goniec białych lepszy. Widzimy, że również przewaga białych. Bezpieczeństwo króli mniej więcej są bezpieczne w tej chwili, choć czarny nieco mniej. Widzimy, że białe mają co najmniej średnią przewagę w trzech elementach. A przewaga średnia w trzech elementach prowadzi powinna dać wygraną pozycję, plus dwie mniejsze przewagi. Pozycja białych jest wygrana ze względu na słabość pól, ze względu na aktywność gońców, który strzela na króla, no, większe bezpieczeństwo króla. I plan białych będzie polegał na podstawie oceny pozycji budujemy plan białych. Można by wprowadzić skoczka na D6, ale można też wprowadzić skoczka na E5, gdzie on będzie zajmował doskonałe centralne pole, a potem przerzucimy figury, wieże wzdłuż trzeciej linii na linię H, gońca na H7, hetmana na H5 i to jest taki zarys planu. Na razie białe wzmacniają piona D4, podciągają wieżę i w ramach planu wchodzą koniem na E5. Nie jest powiedziane, że koniś nie wykona manewru młodego kaczoreczka i nie właduje się na D6, bo przez D6 to już by strzelałby. No dobra, nie jest powiedziane, goniec C8. No przerzucamy wieżę, widzimy, że klin na E5 nie pozwala czarnym przerzucać figur G6. No, kolejne osłabienie pól czarnych. Wymuszone. Hetman F2. Król G7. Wieża H3. O tu.
prostym planem gry. Odciągniemy konia, dajemy mata. Wieża H8. No. Teraz można było grać od razu wieżą na F1. Ale goniec na C2. Żeby Piotr D4 był dwa razy broniony, w ten sposób hetman może odejść. Elastycznie. Hetman E7. Tajemnicze posunięcie wieżą. Wieża staje na wprost. Nie, to wieża staje. Wieża staje na wprost hetmana. I mamy barierę pionową. Rozbijamy. Widzimy, że białego króla nikt nie atakuje, więc możemy sobie pozwolić kolejne wymuszone osłabienie, bo graziło F5. Koni się F3, hetman C7. Aron Niemcowicz mówił, że skoczek na takim polu popracował, bo sprowokował, tak zdenerwował przeciwnika, że ten go wygonił i zrobił osłabienie. A osłabienie powstało i tu, i tu, i tu, a w konsekwencji nawet i tu. Hetman C7. E5. Samobójstwo. Z figurami ustawionymi do następnej partii. Otwieranie pozycji. Fe. Chyba na tę kombinację liczył Romi. To był słabszy zawodnik, generalnie nieznany. Artysta, malarz, amator. No, coś mi się język poplątał. Poprzez ten dar języków. I szach. I szach. I tu można pokazać, że hetman kryje te. Goniec te. Trzeba zagrać skoczek D5. Wieża G3, goniec nie bardzo może odejść, weź grozi, ale odszedł. Wieża, smutna wieża, smutna wieża. I to nawet nie jest krzywa taka smutna, jakby była krzywa. Bijemy. Opanujemy linię, grozi hetman E8 z tak zwanym matem. Padamy na siódemkę. Tu hetmana nie można bić. Absolutne panowanie na siódmej linii. Absolutna. W partii nastąpiło H5. I proszę, coś dla Państwa. Kombinujemy jak Akiba Rubinstein. Państwo kombinują, ja kawuję. Zrobił odciągnięcie wieży. Wieża jest przeciążona. Wieża jest przeciążona. Ojej. Ojej. Wieża jest przeciążona. Odciągnięcie wieży. I podziękował. Znaczy podziękował. A i mat tak nie u... nieuchronny. Nie pomaga ataker. No. Dwie wieże. Ciężko walczą przeciwko wieży i z hetmanem. Nawet jak się gra z Rubinsteinem. Cofniemy te partie troszkę na początek. Spróbuję dać trochę eksperckich free trików. To jest dobra koncepcja. A to nie. Prawdopodobnie Akiba Rubinstein wiedział, że przeciwnik grywa pasywne szachy, nie pójdzie do przodu i nie zareaguje na to. Tu mówimy Akiba. Trzeba powiedzieć, że kilka lat temu była koncepcja, co on ma na imię Akiba. Podobno.
Amerykanin Donaldson. Donaldson. Amerykanin Donaldson doczytał w jakichś źródłach żydowskich, że to było imię Akiva. Ta koncepcja się nie przyjęła. Tak jak się nie przyjęła koncepcja Alechin, mówimy Alohin. Niektórzy jeszcze próbują forsować. Tyle lat żył Rubinstein i był Akibą. Tyle lat. A to, że tam ktoś niegramotny czy gramotny robił błąd ortograficzny, no nie należy się tym przejmować. Nie należy się tym przejmować. A Donaldson znany jest z tego, że jest bardzo kochliwy w czasie olimpiady szachowej. W Salonikach zakochał się w radzieckiej szachistce Helenie Achmowskiej i wzięli szybko, błyskawicznie ślub wzięli. Albo to taki podrywacz, nie wiadomo. Wzięli szybko ślub i już nie wróciła do swojej ekipy. Miała 8,5 z 9 podczas olimpiady. I ten Donaldson był kapitanem prezentacji po półtora roku. Jak już miała obywatelstwo, to się rozkochali. Oczywiście to jest przypadek, ja niczego nie sugeruję. Także on to takie wymyślił o tym Akiwie. Ale książki szachowe pisze niezłe. Dobra, lecimy dalej. To jest zła koncepcja. To jest najważniejsza figura czarnych. Najważniejsza. Czarny powinien przygotować C5, skończyć rozwój. Nie oddajemy czarnopolowego gońca. A tu bijemy najsłabszą figurę przeciwnika. Bardzo poważne błędy strategiczne. I Rubinstein bierze czarnopolowego gońca. Widzimy słabe pola. Tu ktoś powie, że powstaje odstały pion D4. Powstaje, ale jak skoczek pójdzie na D6, to będzie przesłonięta linia D. Nie jest go łatwo atakować. Trudno czarnym stroić figury wzdłuż linii D, żeby go atakować. Natomiast dużo poważniejszym problemem jest goniec. Dużo poważniejszym. On nie wszedł do gry do końca partii. Tam niby zrobił pseudo kombinację, ale jak mówi się pseudo, to pseudo, proszę. I figury wchodzą jak masło, czekamy na roszadę czarnych. Jest roszada. Tu była ocena pozycji. Zachęcam do wolnego przemyślenia tej oceny pozycji. I proszę o odpowiedzi, czy ocena pozycji została powiedziana za szybko, za wolno, czy w sam raz. Bo ja mogę mówić wolniej i dokładniej, a mogę mówić szybciej, kabaretowo. No nic. Bronimy piona D. Tu białe mają po prostu na wszystko czas. Koniś wchodzi. Wieża idzie na linię H. Wymuszone osłabienie, bo tam na H7 przykrywa słabość. Zobaczmy, czarny jest w parterze. Każdy hetman chce wejść na to czarne pole. Wieża broni zawczasu. Goniec odchodzi. Wieża wchodzi, grozi, będzie za chwilę F5. F5 to jest jakby tu, to grozi. Z uwagi na prześwity. Koniec G8. No jedziemy na króla. Groziło G5 z zamurowaniem pozycji. Po G5 skoczek z wieżą już by tam do końca stał. Zresztą stał. F6 kolejne osłabienie. To co mówił Aaron Nimcowicz. To jest przyczółek, forpoczta, placówka, awangarda. Skoczek na półotwartej linii wsparty wieżą z tyłu pionem z boku lub na otwartej. Zajmuje silną placówkę, trzeba ją zajmować i jeżeli zdenerwuje przeciwnika, że ten go wygoni, to znaczy, że bardzo ładnie popracował, bo wymusił osłabienie. To jest jest taki cytat z Nimcowicza, Arona, mój system. Niedokładny cytat, proszę mi wybaczyć, nie pamiętam oryginału. Ani niemieckiego, ani rosyjskiego. Koniś się wrócił.
No pionę trzeba było bronić. I tu się czarny, proszę, czarny stoi tak źle. Nie ma dobrego ruchu. No skoczkiem na E7 nie przyjdzie, więc sam się pruje. Bo tu zobaczy jakąś kombinację, ale tu wtrącony szaszek. Wtrącony szaszek. Wtrącony szaszek. Konić się z G8. Śmiercią męczennika na D5 poszedł. Zobaczmy, że te figury cudzysłów szachownicy to broniły czarnego króla, te nie bronią. Konia trzeba było zlikwidować, żeby hetman mógł przyjść na E3. Otwarta linia F, padamy na 7, na 8, wieża H8. Gdyby nie było wieży na H8, gdyby było na A8, to jeszcze by to się broniło. A tak, to nulka i nulka. Proszę, proste. Wzdłuż otwartej linii wpadamy na 7 linię. I nieszczęsny podstawia uderzenie taktyczne. No! I będę negocjował, obiecuję negocjować z YouTube'em, żeby pozwolili, bo te partie tych mistrzów świata rosyjskojęzycznych. Także będę negocjował. Bądźmy dobrej myśli.